jest potok z chłapiącymi żółwiami. Chłapiące żółwie? Nie chcę, żeby mnie chłapnęły. W ogóle się nie bój. Wiem, jak przejść, żeby żółwie nas nie chłapnęły. Kiedy żółw będzie chciał nas chłapnąć, wystarczy pstryknąć palcami. O, uwielbiam pstrykać. Będziecie wszyscy pstrykać palcami? Bardzo dobrze. Super! O, chłapiący żółwik! Pstrykamy razem palcami. Udało się! Pstrykamy dalej. Uhu, ten też się schował. Już prawie przeszliśmy. Jejciu, ale ten żółw szybko chłapie. To chyba wcale nie jest żółw, Ponczuśku. Czy to żółw? Nie, a kto to? Rabuś! Wszyscy krzyczymy. Rabuś nie kradni! Rabuś nie kradni! Rabuś nie kradni! No nie! Go zaraz złapię. Czekaj, żółwiu jeden. Rabusiu, to było niesamowite. Nikt tu niczego nie zwędzi mojej dorze. No chyba, że ja. O, kłap. Rabusiu, czekaj. Mam dla ciebie niespodziankę. Dla mnie? Prezent od Kasi. Chyba mu się podoba. Jak wyglądam? Super! Podziękuj Kasi. Jup, jup, jupi! Jup, jup, jupi! Dora! Zobacz, mam tu czekoladę. A my mamy truskawki, widzisz? Come on! Furtko open! Chyba jest zamknięta na klucz. Widzicie gdzieś klucz? Thanks! I przeszliśmy przez furtkę. A tam jest tęczowa góra. Come on, chodźmy wszyscy. Everybody, let's go! Jesteśmy na szczycie tęczowej góry! I możemy urządzić piknik! We did it! We did it! Together! My i wy! Prezentów mieliśmy ze 100, każdy dziś się załapał! We did it! Together! My i wy! I robiliśmy pstryk, kiedy żółw jakiś kłapał! Kłap, 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 kłap! Yeah! I weszliśmy przez furtkę na sam góry szczyt! Pora już na nasz piknik! Come on, nie marudź zbyt! Woohoo! We did it! Together! My i wy! Udało się, udało! Spełniliśmy sny! Together my i wy! Smaczne! Smaczne! Pycham! Niam, niam! Yum, 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 yum! It's delicious! Ponczuszku, smakuje ci? Dzięki, że pomogliście nam rozdawać prezenty przyjaciołom. Prezenty? Nie bój się, Budku, dla ciebie też coś mamy. Powiedzmy backpack, wszyscy razem. Backpack! To dla mnie? Od Emmy. Nasze wspólne zdjęcie w twoim domku na drzewie. O, ale mi się podoba! O, jak to miło ze strony Emmy. Mamy rewelacyjnych przyjaciół, widzicie? Jak fajnie, że się przyjaźnimy. Cieszę się. Ja też, Budku. Uwielbiam te nasze wspólne pikniki. Musimy pomóc Sweetie rodzinny znaleźć dom. Rodzinny dom. Wysoko w chmurach hen, mama z tatą jej tam są. Oboje są. Z nią pompniemy na sam góry szczyt. Będzie pchał nas wiatru pęk.
i dotrzemy tam, gdzie dom jej w Horsieland. Horsieland. Jesteśmy pod najwyższą górą. Już blisko mój dom. Trzeba jeszcze tylko wjechać na szczyt. A, wiecznie coś typowe. Co? Jedziemy sobie i prawie dojechałyśmy, a tu z wnętrza jaskini słychać jakiś ryk. Ojej, to jest... gryf! Skrzydlata bestia! Myślałam, że to kraina zaczarowanych koników. Nie tylko! W Horsieland mieszkają różne silne, fruwające zwierzęta. Na ogół są przyjazne. On niekoniecznie. Co ty wyprawiasz, Valerie? Sweetie musi dotrzeć do taty i mamy. Ale nic się nie bój, Kasiu. Transform into a knight! O, super! Kasia jest rycerzem. Ale numer... Trzymajcie kciuki! Roar! Zaryczmy razem z Valerie, bo też jesteśmy odważni. Zróbcie roar! Roar! Głośniej! Roar! Brawo, Valerie! You are so brave, Valerie! Jaka dzielna dziewczynka! Kasiu, ty też byłaś dzielna. Bardzo. Dzięki. Thank you for helping us. Let's go, everybody. Daddy! Oh, sweetie. Zjawiłaś się w samą porę. Porę na co? Po co tu jesteśmy? To ma być właśnie niespodzianka. Wow, what's going on? Nie jest dobrze. To już zaraz. Spójrzcie, założę się, że to mama Sweetie. Mami! A kto z nią przyszedł? Tak, maleńki jednorożec. Przywitaj się, Sweetie. To jest twoja siostrzyczka. Hello, baby. Maleńki jednorożec? To dlatego była ta burza. Zawsze, kiedy rodzi się jednorożec, ziemia się trzęsie, zrywa się wichura, no i zawsze wtedy są burze z piorunami. Sweetie, jesteś jej starszą siostrą, więc to ty masz dotknąć czoła maleństwa swoim rogiem. Tak się wita nowe dziecko w każdej rodzinie jednorożców. Ślicznie. It's so lovely. O, szkoda, że Pablo tego nie zobaczy. Dziewczyny! Pablo! Zobaczcie, Pablo przyjechał. A z nim maluchy z miejskiej farmy. Bruno nas tu przywiózł. O, urósł trochę. Słuchajcie, chce ktoś pojeździć na zaczarowanych konikach? Wow! Ja chcę pojeździć. I want to. Jakie śliczne. Wow! Dzięki nam Sweetie trafiła do domu i poznała siostrzyczkę. A dzieci z miejskiej farmy mogą sobie pojeździć na zaczarowanych konikach. Bo pomogliśmy dziś my i wy też. Wszyscy razem! Hej, hej, hej! Together my i wy spełniamy razem sny. Udać się musi, gdy my i wy. O, po zamieci zrobiły się straszne zaspy. Ale ja muszę dotrzeć do Karolinki przed tym śnieżnym potworem. Znajdziemy jakiś szybszy sposób. Dzięki mojej bransoletce. Przyjrzyjcie się amulecikom. Jest precelek, pędzelek, renifer i ryba. Który z nich przewiezie nas przez śnieżne zaspy?
Renifer, tak! A żeby Renifer urósł, powiedzcie Magic Reindeer! Jeszcze raz! Magic Reindeer! Musimy szybko tam dojechać! Powiedzcie Hurry up, Reindeer! Jeszcze raz! Hurry up, Reindeer! I mocno się trzymajcie! Ojej, ale szybki ten Renifer! Come, Reindeer! O, o, już widzę Karolinkę! Widzę! Zobaczcie! To śnieżny potwór! Muszę ją ratować! Wygotek! Ten śnieżny potwór ryczy tak strasznie, że ojej! Obronię cię, Karolinko! Wiesz, co trzeba powiedzieć? Grow bigger, grow! Już rosnę, Karolinko, ale muszę być jeszcze większy! Pomożemy Karolince, prawda? Krzyknijcie grow bigger, grow! Wszyscy! Grow bigger, grow! Jeszcze raz! Grow bigger, grow! Ojej, tygotek jest wielki jak te drzewa! Śnieżny potwór ucieka! Hurra! Bałwanku, kochany, tak się cieszę, że wróciłeś. Obiecałem, że zawsze cię znajdę. Bo tak postępują przyjaciele, kumple, możesz na nich liczyć, gdy w oczy wieje wiatr. Jak cudownie mieć przyjaciół, kumpli, gdy źle się dzieje, pomogą nam. Betty, a w niej bałagan, że ho, ho! Damy radę razem sprzątnąć go. Sprzątnąć go! Yeah! I porządek tu zrobimy raz, dwa. Niech każdy przedmiot miejsce ma. Ten bałek i łopatka i kubków stos. Yeah! Rękawy podwin, pracuj z nami dziś. Pucujmy co sił, a Betty będzie śnić. Dubi, 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 dubo. Trzeba raz, dwa, trzy, sprzątnąć to, sprzątnąć to. Yeah! Dubi, dubo, dubi, dubi. Już raz, dwa, trzy, Betty śni. Go, Betty, go, Betty. Dubi, dubo, dubi, dubi. Thank you, brawo my i wy. Pomóżcie nam zaprosić na obiad jak najwięcej dzieci. Po angielsku i po polsku. Hej, come and eat! Hej, chodźcie do nas jeść! Hej, come and eat! Hej, chodźcie do nas jeść! Dzieci już idą! Dzięki, że pomogliście! Woo! Nie dla panów, nie dla pań, lecz dla dzieci te kilka dań. Let's get ready and let's go, wszyscy za nami. Hejo, hejo, hurry, come and eat. Hejo, hejo, kto jest głodny, może tu zjeść. Hurry, come and eat. Hejo, hejo, kto jest głodny, może tu zjeść. Tak! Hej, kids, jesteśmy już przed biblioteką. Musimy szybko przygotować dania. Co to było? O! Mamy za dużo ryżu! I co my z nim zrobimy, Alano? Nie macie się czym przejmować, ja już wiem! Serio? To mów raz, dwa, bo ryż nas zasypie! Zużyjemy paprykę, nadziejemy ją ryżem, kaszą, fasolą,
Możemy nawet dodać pieprzu, Pablo. To się nazywa papryka faszerowana, wiecie? Będzie pycha! Great plan! Szybciej, kochani! Dzieci czekają! I pan burmistrz zaraz się zjawi! Zgłodniałam. Patrzcie, ile maluchów. Już się nie mogą doczekać. A zwłaszcza twojej papryki faszerowanej. Ej, nie chce mi się kichać. A papryka jest rewelacyjna. Lepsza niż masło orzechowe i ketchup. Doro, idzie burmistrz. Proszę pana, poznał pan już Dorę, Alana i Pabla. Pamięta pan? Oczywiście, wtedy w miejskim ogrodzie. Nie nudzi się wam, widzę. I muszę przyznać, że znowu wymyśliliście coś rewelacyjnego. Od dzisiaj ratusz z pomocą Betty będzie wydawał obiady dla wszystkich chętnych dzieci. Tutaj, przed biblioteką. To wszystko zasługa Dory, Alany, Kasi, Pabla i wasza. Teraz codziennie będziemy jeść razem lunch. Lunch, 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 lunch! Alana! Alana! Thank you, dziękujemy! To będą najlepsze na świecie wakacje w mieście! Ej! O co to całe zamieszanie? Pablo, twoje skarpetki się odezwały! Skarpetki nie gadają! Te twoje jednak gadają! Pewnie, że gadają! Jeśli są skarpetkową małpką! Jestem Mo, taka właśnie małpka! Cześć, Mo! Jestem Dora, a to jest Alana i Pablo. Pablo! Dlaczego wyciągnęliście mnie z przyjęcia? Z przyjęcia? Tak, z moich urodzin. Właśnie mieliśmy zdmuchnąć świeczki na torcie, kiedy zabraliście mnie stamtąd siłą. O, przepraszam. Muszę wrócić na urodziny, zanim świeczki na torcie się wypalą. Jej! I zanim zjedzą cały ten pyszny tort. Tak, ale... Czekaj! Mo, a jaki to jest tort? Kokosowy! On uwielbia tort kokosowy! Mo musi szybko wrócić na urodziny! Właśnie to mówiłem! Ale jak cię tam zaprowadzić? Może włożyć mnie z powrotem do skrzyni? Spróbuję! Pomóżcie mi się tam dokopać! Ale Mo zachwycony. Chodźcie, zaprowadzimy małpkę Mo na jej urodziny. Najpierw idziemy... Prosto! Go straight, Squeaky. Straight! Prosto, w prawo, w lewo! Powtarzamy. Prosto, w prawo, w lewo! Poznajemy tak skarpetek świat. Już pora iść, przyjęcie dziś. Są nowe, stare, ciepłe i zimne, barwne i beż, w paski i bez. Którędy do nich dojść? Prosto, w prawo, w lewo. Prosto już poszliśmy, więc którędy idziemy teraz? Right! W prawo! To the right! Prosto, w prawo, w lewo! Wszyscy razem! Prosto, w prawo, w lewo! Poznajemy tak skarpetek świat. Już pora iść, przyjęcie dziś. Wysokie, niskie, z dziurą i bez. Te dwie są okej, milusie, że hej. Prosto, w prawo, w lewo. Poszliśmy już prosto i w prawo. Gdzie teraz? W lewo, tak! To the left! Poznajemy tak skarpetek świat. Już pora iść, przyjęcie dziś. Krokodyl jest już przy torcie. Zaraz go pożrę. Nie! Patrz,
świecie. Krokodyl jest smutny. O. Ojej, i to naprawdę smutny. Crocodile, I'm Dora, and this is Mo. Why are you sad? Everyone runs away when they see me. Skarży się, że wszyscy na jego widok uciekają i dlatego strasznie mu smutno. O, serio? Słuchajcie, krokodyl nie chce nas straszyć, tylko się zaprzyjaźnić. Naprawdę? Mam go zaprosić na urodziny? Pewnie! Razem zaprośmy krokodyla. Powiedzmy chórem, come to the party! Come to the party! You're inviting me? Yes! I'd love to come! Yeah! Hurra! Ej, te świeczki zaraz się wypalą! Zdmuchnij je, Mo! Tak, szybciutko! Zaraz, coś wymyśliłem! Zdmuchnijmy te świeczki wszyscy razem! Nabieramy powietrza i dmuchamy! Odprowadziliśmy małpkę Mo na urodziny i zyskaliśmy nowych przyjaciół! Bo pomogliśmy dziś my i wy też! Wszyscy razem! Hey, hey, hey! Together my i wy spełniamy razem sny. Udać się musi, gdy my i wy. Krowa jest zła! Krowa jest zła! Krowa jest zła! Nie! Krowa jest ja tak zła. Nie powiedziałem. Chodziło mi o to, że królowa... Królowa jest zła! Królowa jest zła! Coś ja powiem! Posłuchajmy Aleksa. Właśnie. On zna królową lepiej niż my, co nie? Królowa nie jest zła! Zawsze była dla mnie miła i dobra. A ja w podziękowaniu ukradłem jej naszyjnik i czuję się z tym okropnie. Królowa nie jest zła. Czarownik jest Niech zły. Niech odda nam naszyjnik. To zwrócimy go królowej. Królowa jest dobra. I zawsze była dobrą królową. No, wait! Zostawcie naszyjnik. Nie mam wpływu na to, co on wam zrobi, jeśli spróbujecie mi go odebrać. Naszyjnik zmienił dzieciaki w kamienne posągi! Nie! Czemu to zrobiłeś? Ja nic nie zrobiłem! To ten naszyjnik! Czarowniku! Nie, nie rób jej krzywdy! To dobra królowa! Naszyjnik oświetla Aleksa! Nie! Dziękuję, że mnie uratowałeś. Dlaczego nas okłamałeś i oddałeś mu naszyjnik? Ale co ja mam teraz zrobić? No myślę... Alex, what did you say? Przepraszam, ale nic innego nie umiałam wymyślić, żeby go uwolnić z wieży. On właściwie przeze mnie do niej trafił. A to jest mój tato. Czekaj, no i... czekaj. Stop, 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 stop. Czarownik to twój tata? Tak, nie wiedzieliście? Ja nie wiedziałam, ale może mówiłeś, tylko nie zrozumiałam. No wiesz, czasem mówisz trochę niewyraźnie. No więc jest moim tatą i kocha mnie naprawdę bardzo, bardzo, a ja kocham jego. Tylko że dzieci zmienił w kamień. Nie on je zmienił, to ten naszyjnik. Trzeba go zniszczyć raz na zawsze. Alex ma rację, tyle że to nie będzie takie łatwe. Mam pomysł, jak się pozbyć tego naszyjnika i to raz na zawsze. Come on! Patrzcie, czarownik próbuje zniszczyć szkiełko w naszyjniku. Ale mu nie wychodzi. Doro, jaki to pomysł? Pablo, zobacz. Smoczyca! Doro, jesteś genialna. Smoczyca? Tak, wiem królowo, że ona żyje w basenie pod tą szkołą. O, tam. You are so clever, Dora. Smoczy ogień być może zdoła unicestwić ten naszyjnik. Ale smoczyca musi wyjść z ukrycia. Daddy, Dad, watch out! Zawołajmy teraz wszyscy smoczyce. Wołajcie, Dragon! Głośniej! Dragon!
Lata całe się zastanawiałem, jak zniszczyć ten naszyjnik. Myślałem, że się na to nie zgodzisz. A ja myślałam, że chcesz go wziąć dla siebie, żeby krzywdzić innych. Teraz widzę, że chciałeś dla wszystkich dobrze, tylko źle cię zrozumiałam. Źle zrobiłam, że nosiłam naszyjnik. Jaśnie, królowo, bardzo przepraszam. Za co? Przecież miałeś rację. Ja przepraszam, że nie słuchałam. Królowa powinna mieć kogoś, kto mówi jej prawdę. Czy nie zechciałbyś zostać moim zaufanym doradcą? To będzie dla mnie wielki zaszczyt, wasza królewska mość. Nie będziemy się już musieli rozstawać, tatku! Mogła! We are coming, Dagi! Musimy go szybko złapać. Pomożecie nam wszyscy wiosłować? Wyciągnijcie przed siebie ręce i paddle, paddle, paddle! Wiosłujemy! Paddle, 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 kaczorek już chce na ląd. Nie damy bez was rady, musicie znów nam pomóc. Paddle, 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 bo silny w tej rzece prąd. Wiosłujcie z nami wszyscy, paddle, paddle. O, ale nami zarzuca! Kła, kła! Daki woła! Wiosłujemy! Paddle, paddle, paddle! Paddle, 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 kaczorek już chce na ląd. Wiosłujmy, co sił w rękach, paddle, paddle. Patrz, już go doganiamy! Wiosłujmy jeszcze szybciej! Paddle, 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 paddle! Daki! Quack! You're safe, Daki! Quack, quack! Oh, my little duck! Daki, 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 z powrotem cię nareszcie mam, bo każdy z was wiosłował, paddle, paddle. Jej! Juhu! Daliśmy radę! Kłak, kłak! Jesteście! Kłak, kłak! Chodźcie, spytamy panią, czy Daki może tu z nami zostać. Kasiu, tylko że jeśli on znów ucieknie, to pani się nie zgodzi, żeby został. Dobrze, powiem mu, żeby się stąd nie ruszał. Kłak, kłak, kłak! We have to go and ask. Stay right here and wait. Quack, quack. Czy Daki może zostać? To grzeczny kaczorek. Kazałam mu zaczekać, a on posłusznie... Kasiu... Tak? Zobacz. O, o! Zniknął! A obiecał, że nigdzie nie ucieknie. Chyba coś tam się musiało stać. Kła, kła, kłak! Wait, Daki, wait! Dokąd uciekasz? O, Daki! Kłak! Come on, chodźmy sprawdzić, co się tam stało. Kasiu, założę się, że Daki zobaczył coś w lesie. Wy też tam coś widzicie? Co tam jest? Niedźwiedź? Patrzcie, Daki próbuje narobić hałasu, bo chce go przepędzić. Pomóżmy kaczorkowi. Też kwaczcie. Kwak, 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 kwak. Głośniej. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, kwak, kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, kwak, kwak. Miś odszedł. Świetnie kwaczecie po angielsku. Bardzo dobrze, Daki. Yes, great job. Daki to bohater. To była misiowa mama. Szukała tu swojego maleństwa. Już je znalazła, więc wraca z nim w góry, gdzie jest ich dom. Ach, dzielny kaczorek. Zachowałeś się super. Ale mądry ten Daki. I bardzo odważny. Czyli będzie mógł zostać? Co za pytanie. Oczywiście. No przecież nie odeślemy bohatera tygodnia do domu. Daki może z nami zostać. Do you hear that, Daki? You can stay with us. Quack! Daki jest zadowolony. Za to, że go uratowałaś i byłaś dzielna, w nagrodę dostajesz 2 koraliki. Super! That's amazing! Ojej, moje pierwsze koraliki! Just look, Daki! They're for you as well! Wow!